czym nam się kojarzy słowo Grecja? Z kryzysem? Z jedzeniem? Z plażami? Z hotelami? Z wakacjami, wyjazdy niczym do Egiptu? Czy to gdzie indziej, gdzie będziemy mogli się chwalić przed swoimi sąsiadami? Nie wiem, możemy pomyśleć naprawdę wiele. Mi w sumie najbardziej, jak patrzę na Grecję, to najbardziej kojarzy mi się w sumie z kryzysem, który jest cały czas obecny w tym kraju, ale to jest aktualnie nieważne, bo nasza Grecja, którą my zbudujemy, będzie wielka, potężna i wspaniała. Moi drodzy, witam was, Hearts of Iron 4, na modzie Kaisera z Grekami. Grekami wspaniałymi, małymi i kolorem pięknym niebieskim. Boże, mamy taki naprawdę niesamowity kolor niebieski. Dlaczego Grecja? I co się stało z innymi seriami, to odpowiem już teraz. Moi drodzy, po pierwsze, jeżeli chodzi o serię Kolumbią, naszym wspaniałym Krzysztofem Krawczykiem, który zdobył sobie od Ameryki Południowej po sam górę, powiem tak, ogrywałem sobie to już dla siebie, tak po prostu z ciekawości sprawdzić jedną rzecz. Czy na przykład Stany Zjednoczone komunistycznej Ameryki nie dojdą przypadkowo do... Jak to się nazywa to? Do trzeciej międzynarodówki, doszły. Więc ja nie wyobrażam sobie serii, gdzie ja wypowiadam wojnę tym Stanom i wypowiadam wojnę przeciwko całej Europie, bo cała Europa wraz z Republiką Rosyjską niestety znajduje się pod kontrolą tych wszystkich międzynarodówek. I zanim nawet byśmy nie mieli jak zdropić się do nich, bo nawet byśmy nie mieli jak... Pierwsze, oni by się nas zdropili cały czas, my byśmy nie mieli jak ich odeprzeć, bo potrzebowalibyśmy gros armii tutaj i tutaj i tutaj wszędzie ogólnie. Zatem uznałem, że najlepiej skończyć tę serię po prostu będąc mentalnymi zwycięzcami, bo naprawdę uczyniliśmy ten kraj wspaniałym i silnym, a teraz czas narzucić na coś innego, na Grecję, taką małą, biedną, wspaniałą, a jednocześnie właśnie pamiętajmy, wspaniałą Grecję, która ma wielki na pewno potencjał. Postarajmy się odtworzyć troszkę granicy naszego tak zwanego państwa bizantyjskiego, przecież ma każdy kocha Bizancjum, Boże, Bizancjum, Bizancjum, o mój Boże, Bizancjum. Niektórzy też po prostu nie wiem, jak słyszą Bizancjum, to coś się dzieje z tymi dziwnymi ludźmi, ale osobiście nie znam takich za dużo, że jak usłyszą słowo Bizancjum, to nagle zaczyna mi coś się dziać dziwnego. Dobra, żeby tutaj jakoś patrzeć, pacierzamy drzewko po polsku, dalej gramy na tłumaczeniu od Kaisera z Polish Team, linki w opisie, jeżeli chcecie dołączyć do ekipy, wszystko oni tam wam pokażą, mają swojego Discorda, więc tam zapraszam, również na swojego Discorda zapraszam, koniec reklam. Przygotowanie do wojny, gdyż to jest jedyne, co możemy zrobić i za chwilę będziemy mieli czarny poniedziałek, coś co uderzy w nasz kraj podwójnie, bo nie dość, że jesteśmy leniwymi Grekami, to jeszcze dodatkowo dostaniemy jakieś kryzysy. Mamy 4. Republika Heleńska. Lata, które minęły od porażki w Grecji w Weltkriegu, dawały się we znaki. Utrata Krety i Macedonii w wyniku traktatu Salonik i spustoszenie spowodowane długami wojennymi wobec Austrii i Niemiec spowodowały, że król Aleksander udał się na wygnanie, gdy proklamowano trzecią republikę, tylko po to, by w rezultacie doprowadzić do upadków kolejnych rządów i przewrotów. Dopóki Georgios Kondylis nie przejmie kontroli w 1926 roku i ogłosi się stałym regentem Grecji. Mimo, że poprzedni król pozostał na wygnaniu, Kondylis został ostatecznie obalony i stracony w 1931 roku, co doprowadziło do utworzenia 4. republiki koalicyjnego rządu Georgisa Papandreou. Który wygrał wybory. Dobroci, Boże święty, nasz kraj jest w rozsypce. Przed nami wyzwanie, no to w sumie to już ten, nie możemy po prostu stworzyć się anarchii. A czy możemy sobie ustalić, jaką chcemy pójść stronę, bo naprawdę jest tego bardzo dużo różnych rozwiązań. Możemy sobie pójść w obalenie starego porządku i pójść tutaj w syndykalistyczną Grecję, a może pójdźmy autokratyczną Grecję, a może pójdźmy w co innego, może na przykład, nie wiem, no. Powiem wam tak, no nie graliśmy nigdy w sumie... jeżeli chodzi o to, pod komunistów, pod syndykalistów. No nie mieliśmy okazji, prawda? Przy okazji taka muzyka, jaką słyszycie aktualnie w tle, to są zazwyczaj jakieś muzyczki narodowe, gdyż szukałem jakichś ładnych wojskowych, jakieś nutki wojskowe czy coś, ale w sumie Grecja może mieć problem, jak nasi wschodni sąsiedzi. Mogą mieć jedną ubogą historię, jeżeli chodzi o... Mogą mieć biedną i ubogą historię, jeżeli chodzi o marsze wojskowe. W sumie też Polacy mamy naszą średnią, jeżeli chodzi o XIX wiek. Znaczy XIX? Tak, o XIX wiek. Znajdzie się kilka, ale nie jest tego jakoś bardzo dużo. No to w sumie mamy podobnie Grecy. Co możemy sobie zrobić? Tutaj doktryna defensywna, ofensywna. To jest maksymalny poziom okopania się. To mi pasuje. Będziemy mieli mało ludzi, więc nie możemy trakcie obrony tracić. Bo nasz kraj jest niestety, no, zero ochotników w naszym kraju. To jest naprawdę boląca liczba. I to jest bardzo, bardzo. Posiadamy również bardzo fajną ilość floty. Mamy dwa ciężkie krążowniki, mamy 8 łodzi podwodnych, to może łodzie podwodne rozdzielne, wszystkie łodzie podwodne się oddzielcie. I ta flota, jaką widzimy tutaj, będzie na przykład flotą, no dobra, dobra, dobra. Odpłyń ty, a ty dostaniecie, tutaj widziałem wilka, jako Ioannisa Tumbasa. Będziesz sobie robił ataki na konwoje. Czarny poniedziałek uderzy na Grecję, no nie, kolejny kryzys w naszym państwie.
Może zróbcie tutaj jakieś niszczenie, tutaj, może tutaj, nie wiem, cokolwiek będziemy się bili, tak coś będzie niszczyło. Wy możecie stać w naszym porcie w Atenach, bo czemu by nie? Oczywiście, no, nasz kraj, jako żeby się znajdował, musimy pokazać po prostu naszą potęgę, musimy pokazać naszą siłę, to coś, czym będziemy się chwalili przed innymi, że patrzcie, co my mamy, a czy wy takie rzeczy macie w swoim kraju? No nie macie. Możemy zrobić bitwę o Macedonię, powiedzieć wojnę Bułgarii. Bułgaria, która jest aktualnie ta silniejsza, gdyż no, posiada, po pierwsze, power, posiada więcej fabryk. Lecz to nie znaczy, że moglibyśmy po prostu być ich jakoś, że będziemy patrzyli biernie, jak to oni się wzmacniają. Nie, tak nie może być. Ale powinniśmy na początku pozbyć się kryzys, jako kryzys rolniczy, powinniśmy się pozbyć wszystkiego, co jest związane, Jezus Maria, ale to pika. Dlaczego tak to pika? Opcje gry, dźwięk. Dlaczego tak to pika? No. Strasznie to pikało, takie pip, 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 pip. Nie wiem jak u was, bo macie trochę głośniej niż ja. Leć, 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 gro. Macie trochę głośniej. Ale w ogóle, skoro jesteśmy w Grecji, to ja mogę wam trochę takie powiedzieć, bo teraz w sumie nie mamy co zbytnio do roboty, oprócz pozbywania się kryzysów. Ja byłem 3 razy w Grecji. Byłem 3 razy w Grecji, kryzys rolniczy. Znaczy, części gospodarcze opiera się o eksporcie rolnym, bla, bla, bla. Czarny poniedziałek, no i niestety. Stabilizacja początkowa i socjaldemokraci dostają więcej punktów. Straszne dzieje się dzieją w tym kraju, straszne rzeczy się dzieją w tym kraju. Oczywiście zanim dojdą do wyborów w 1938 roku, to będziemy mogli sobie ustalić śmierć Piusa. Wypiusł został wybrany i śmierć Piusa, no niestety umarł. Będziemy mogli sobie jeszcze w komentarzach, oczywiście, czy gdzie indziej, czy w Discordzie, czy gdziekolwiek tam chcecie, ustalić mniej więcej, co byśmy chcieli w którą stronę oczywiście pójść, jeżeli chodzi o stworzenie naszego kraju wielkiego i potężnego, pod którą banderą, czy to socliberałów, socjaliberałów, czy może liberałów rynkowych, to może być jakiś Janusz Korwin Grecji, na przykład Janusz Korwin Mekka, nie wiem, Mekka to bardziej żydowski byłby trochę, ale na pewno jakiś Janusz Korwin by się znalazł w naszym kraju, bo to jest, jesteście wolnymi liberałami tutaj, czyli doszedłby. Czekaj, jakby go tak nazwać? To byłby Janusz Korwin Sofoluis. Co tu mamy? Marsz Związkowców. Stłumić komunistów! Nie będę się zgadzał na żadne gadanie z nimi. Co i jak? Oczywiście nasz kraj jest w kryzysie teraz. Takim lekki. Mamy konklawę w Rzymie. No i powiem wam, że byłem w Grecji kilka razy. Naprawdę to jest... Fajne państwo, takie miłe, tak cieplutko i po pierwsze batanie, bo w sumie Grecja jest krajem niezbyt... Znaczy zdaje się, w sumie gdzie jedziemy, do jakich hoteli i tym potem to wiadomo, zawsze ma jakieś to znaczenie. Co tu mamy? Monarchistyczne sympatie w Grecji są wzmocnione, a tutaj są osłabione. No tutaj bardziej byśmy powinni wiedzieć, co chcemy pójść, może w monarchię? Bo tu jest chyba droga, jeżeli chodzi o monarchię. Tutaj, widzicie? Musimy więcej niż 50% stabilizacji. Ja bym poszedł troszkę w tę monarchię, bo to jest spoko opcja. Pójdź sobie właśnie którąś z tych monarchii. Tutaj robimy zwycięstwo monarchistów. Ale my chcemy... Może zróbmy pod monarchistów. Zróbmy sobie, że będziemy po prostu monarchistyczną Grecją. Będziemy szanowali i kochali naszego króla. Przemysł w obcych rękach, oho. Zaczyna się, gdyż nasz kraj ma oczywiście... Okej. Okay. Mamy tutaj niestety takie dwie informacje, jako niemiecki przemysł i austriacki przemysł. I my dajemy im po prostu wszystkie pieniążki, cały nasz przemysł, wszystkie nasze hotele, wszystko co jest z naszymi wyspami, wysyłamy w stronę Niemiec. W sumie to jest tak trochę prawdziwe, bo przecież jak Grecy spłacają swoje długi wobec Niemiec? Proste, sprzedają im po prostu udziały w wyspach, bo my też powinniśmy, naszą kredę nam wzięli, hotele tam budują, a my oczywiście możemy patrzeć tylko na to biernie. Niestety, na razie wiem, że możemy się szykować, jeżeli chodzi o to, że będziemy prawdopodobnie dołączali do, jak to było, anty-Bułgarian Pact, czy jakoś tak, po prostu będziemy musieli walczyć przeciwko Bułgarii, która, no, jest krajem nam bardzo zagrażającym, choć, ile macie, powiedz, 15-18, ale w sumie mamy więcej na przykład, prawda? Jeżeli my dołączymy do tego, mamy od was o wiele więcej. Sir Starling, no tak, bo tutaj patrzę w sumie Sir Starling, czy się nazywa, grałem ostatnio Brytyjczykami na multiplayerze, no i nazywałem się po prostu Starling jako szpak po angielsku, a Sir, no to chyba nie muszę tłumaczyć. No i byłem w tej Grecji, wiecie, taki ładny, wspaniały kraj. Zwiedzaliśmy sobie wtedy Kretę, wyobrażacie sobie, no ja ile miałem wtedy lat, 12, 13, jak zwiedzałem sobie te Krety. No i sobie chodzimy po tej Krecie, oczywiście przewodnik nam opowiada i opowiedział nam bardzo ciekawą rzecz, taka ciekawa ciekawostka, jeżeli możemy zapowiedzieć coś z tego cyklu. Wyobraźcie sobie coś takiego, że powiedział nam tak. Że Manuel Carles assumed full control of Argentina. Nie, to tak nie mówił. Przemysł w obcych rękach. Co możemy?
Przejmij wszystko bez względu na konsekwencje. Tak się ja po prostu teraz zastanawiałem, co by tutaj użyć, ale widzę, że to będzie akurat najlepsze. Tylko prawdopodobnie teraz nałożono nas jakieś embarga. Co możemy zrobić? Prywatyzacja państwowych gospodarstw rolnych, czy nacjonalizacja strategicznych przedsiębiorstw? Tak się zastanawiam teraz. Zróbmy to. Zróbmy sobie w tę stronę, bo tam stracimy fabryki militarne, a my fabryk militarnych aktualnie potrzebujemy. I Cesarstwo Austriackie nakłada sankcje. A co z Niemcami? Wy nie nakładacie? Wy nie chcecie nas założyć, z tego co widzę. Pokażcie mi to. No i tyle? Myślałem, że coś będzie tak więcej, czy będzie się nas wkurzać, czy coś. Jakąś wojnę będzie wypowiedzieć. Nie no, co tam. My chcemy być po prostu wolnym, wspaniałym królem. Państwem. No i niestety umarł nam typo, który wygląda trochę dziwnie. Ale to nie on umarł w sumie, nie? To umarł jakiś inny typo. No i byłem w tej Grecji. No i wiecie, jestem w tej Grecji i tam opowiada nam przewodnik o bardzo ciekawej rzeczy. O tym, że Grecy... Wiecie, jakie cwaniaki to Grecy? Mówi się, że u nas to w Polsce się kombinuje i tak się kombinuje, bo się trzeba kombinować, bo kto w Polsce nie kombinuje, ten... Nie wiem... Miałem powiedzieć psami szczuje, ale to trochę nie ma żadnego sensu, co chciałem teraz powiedzieć. Lecz nie o to mi chodzi. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że Grecy, jako taki wspaniały naród, potomkowie Macedończyków i tym podobne, oszukują, jak się da, jeżeli chodzi o same, na przykład, kwestie, no, jakby to powiedzieć, podatkowe, czy... No tak, podatkowe. To jest dobre określenie. Może podejdźcie sobie tak, ale nie, nie. A stworzycie swój front tu. Stworzycie front sobie tutaj gdzieś obok i będziecie pod jednego generała cały czas, bo ten generał fajnie wygląda, ma super brodę, taki święty Mikołaj dla Greków. Taki, który latem roznosi prezenty i nie wiem, na przykład przez klimatyzator podchodzi, bo w sumie gdybycie podchodzi przez rozpalony kominek, to trochę by się Grecy usmażyli i sam Mikołaj również. I wyobraźcie sobie, że ci Grecy mieli dom. Typowy grecki, piękny, biały dom. Ale miał jeden defekt. Pomimo, że mieszkała tam cała rodzina Greków. Tata Grek, mama Grek, synek Grek, córka Grek, dziadek Grek, babcia Grek. Dom nie był skończony. I pomyślimy sobie, jak to nieskończone, przecież patrzymy na niego i jest wszystko okej. Okay. No tak, ale w tym domu przecież dachówki brakuje. I? No dobra, ale brakuje dachówki, co z tego? No bo jak dom jest w remoncie, to nie można płacić podatku od posiadanego domu. Dlatego sobie Grecy tak cwaniakują. Po prostu nie robią jak, nie dokończają takich rzeczy jak właśnie jakieś te wszystkie pożyczki. Jakieś nie zbudują dom do końca. Oczywiście nie mówię, że każdy, bo... Nie mogę powiedzieć na przykład, że każdy Polak to pijak i tak dalej, bo w co jest samo generalizowanie. Nacjonaliści przejmują władzę we Włoszech. Niesamowite, niesamowite. Więc powiem wam tyle, moi drodzy, że Grecy też potrafią swaniakować i to naprawdę potężnie. Co chcemy? Doktryna przewagi ogniowej? W sumie tak, bo to mi się podoba. Życie żołnierzy jest cenne, a kule są tanie. To mi się bardzo podoba. Mamy niestety kraj taki, którym będziemy mogli rozwijać sobie jakoś przemysł dla... dość małego kraju, oczywiście będzie ta artyleria głównie służyła, bo nasze szablony składają się z tego i z tego. Ten oczywiście jest trochę lepszy i bardziej mi się podoba. Posiadamy jeszcze jakieś pancerny, ale ten pancerny to jest taki, wiecie, o kanty dupy rozbić, jak to mówią. Bo w sumie, no, nie mamy nad czołgów. Jak w ogóle wygląda nas armia pancerna? Skąd mamy modele? Z Polski. Samoloty mamy? Z Polski. Karabiny mamy? W sumie to już nie wiem. Ale moglibyśmy te lepsze karabiny sobie wybadać, bo w sumie widzę jakoś lepsze przełamanie i tym podobne, jakieś dodatkowe plusy i bonusy. Tutaj widzę, że dostalibyśmy lepsze karabinki, które byśmy nadwidzieli. Widzicie, ten model 3D pokazuje nam, gdzie wygląda nasza armia. Bo tu wygląda ci tak samo, prawda? Prawda. Nieważne, to jest AS-44, trochę SGT-44 albo jakieś AK-47. A w sumie przecież mówi się, że przecież AK-47 to pochodzi przecież od tego SGT-44. Co tu mamy? Co nam oddać Kretę? Weźmy sobie Kretę, ciekawe co się stanie. I co, i macie gwarancję podległości na nas, czy... Akt o nieagresji. Dostaliśmy Kretę! Jezus Mary, dostaliśmy fabrykę cywilną! Jej! Mamy własną Kretę! Byłem na Krecie, to była pierwsza wyspa, jaką w sumie zwiedziłem.
No i co możemy powiedzieć z takiej małej Grecji? Oczywiście Grecja na przykład ma bardzo fajną, bogatą historię. Ja jako osobistość, która średnio przepada za tak naprawdę historią, taką starożytności, bo możecie teraz mnie hejtować jak chcecie i ja nie przepadam zbytnio za starożytnością. Jak na przykład nie każdy lubi czasy pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej, jakieś takie, jakieś tam tamte. O, to z pewnością nie będzie kolonia idealna, no z pewnością nie. No ja powiem wam, że na przykład jakoś tak średnio przepadam za... Jakby to powiedzieć, ja średnio przepadam osobiście za czasami starożytnej Grecji i tym podobne. Wiadomo, no, mają mega, mają czym się pochwalić, mają czym oddychać i tym podobne, ale to nie jest coś, co takiego, coś, co by mi tak jarało, że kurde, ale to fajne, tak Grecja starożytna. Tylko ta muzyka jest taka trochę taka przycicha, nie? Dajmy coś innego. O! To będzie dobre. Więc, moi drodzy, na początku idziecie, nic się nie może dziać. Poczekajmy po prostu na pakt bułgarski, na ten pakt antybułgarski, żebyśmy mogli sobie po prostu polecić i wypowiedzieć. Bo sami mogliby się wypowiedzieć wojnę, jasne. Tylko, że ta wojna prawdopodobnie skończyłaby się na nas bardzo ciężko, bo nawet nie możemy wziąć lepszego poboru z powodu tego, że nasza po prostu stabilizacja... Wszystko w naszym kraju po prostu się. I to mocno. Czy nasi tutaj ludziki dają punkty polityczne? Tak, ty dajesz, jesteś bardzo dobry, bo nadajesz punkty polityczne. Ty? Deszyfrowanie. Jesteś nawet okej, mógłbym powiedzieć, bo w sumie dajesz takie bonusy, których no i tak bym ciebie wziął, o. Chyba, że ci... Nie, tam się nie opłaca. No tak, jest po prostu w porządku. Ty, jesteś prezesem banku, ten podobno... Kurde, ej, jaką oni mają świetną politykę, ten koleś, ten Giorgio od parapapadududududu. Naprawdę ma świetną ekipę, coś buduje jak Adolf Hitler wokół siebie, bo ja podziwiam Hitlera za to, oczywiście, jeżeli możesz powiedzieć, o, on popiera Hitlera, faszysta. Nie. Ale podoba mi się po prostu to, jak Hitler zbudował wokół siebie po prostu ludzi, jak potrafił ustawić sobie naprawdę idealną, ale to idealną gospodarkę. Jaką nie powiedzieć gospodarkę, ale naprawdę... ściągają coś od nas, to też moglibyście ściągać. Że potrafił wokół siebie postawić naprawdę bardzo fajną to... Jakby to powiedzieć, ekipę, która mu tam pomagała w rządzie. Wiadomo, później to się obracało przeciwko niemu wraz z upływem czasu, ale to są upływy czasu. Wszyscy się ustawcie, możecie jakoś tutaj rozejść oczywiście. Jak ruszycie, to ruszycie wszyscy. Koniec amerykańskiej demokracji. Czyżbyśmy mieli wojny w USA? Nie, znaczy niby tak, niby nie. Po prostu MacArthur przejął władzę jako autorytarny dowódca. W sumie nie wiem, czy nie wiem jak dokładnie to działa. Gdzieś grałem sobie w Ameryką, właśnie tą niebieską, bo nie będę grał przecież żadną inną Ameryką, no już się nie oszukujmy. No i pamiętam w sumie, że też chyba zrobię MacArthura i tak, czy jak wybuchła wojna. Wiem, że jest jakiś sposób na to, żeby ta wojna nie wybuchła, ale to nie jest aktualnie coś, czym będę się zagwoździł. Druga sprawa, jeżeli ktoś teraz dostał tego odcinka i jest zainteresowany serią co z Wiktorią 2, będzie Wiktoria 2 na kanale już wkrótce, może akurat jak to będzie, jak będę robił drugi odcinek z Grecji, przy okazji wyjdzie pierwszy odcinek Wiktorii 2, tylko już po prostu Hearts of Iron będzie prawdopodobnie o godzinie 13, a Wiktoria 18, chyba że czegoś nie zdążę nagrać, to po prostu będziemy to zmieniali. Ale to są plany, po prostu plany planów, to są plany, które dojdą późno i jeszcze nie teraz. Wybierz cel narodowy, pies musi oczywiście szczekać. Początek reformy gruntów, zróbcie to. Musimy pozbyć się najgorszej rzeczy, czyli po prostu niemal pełna rewitalizacja po czarnym rynku. To nam bardzo przeszkadza, jeżeli chodzi o wzmocnienie i stworzenie potężnego i wspaniałego państwa. Bo naprawdę to jest coś niefajnego, że nasze państwo nie może nawet stać się mocniejsze, bo mamy oczywiście problemy. W ogóle mnie bardzo to ciekawi jedna rzecz. Kurde, żeby pójść w dół, musimy dostać ten. Grecja jest cała. No ja bym chciał, żeby Grecja była cała. I wschodząca Grecja. Co to daje? Serio? Tutaj wygląda, jakbyśmy dostawali research slot, a dostajemy 200 siły politycznej. Trochę tak słabo. Bo tutaj z kim pewnie się bijemy? Znaczy, to możemy pójść pewnie ścieżkę dyplomatyczną, jeżeli chodzi o... Minus 10 do fabryk cywilnych, ale to jest fajne. Podoba mi się, już podoba. Wybory we Włoszech. I kto wygra w tych Włoszech? Nacjonaliści? Tak! Wygrali nacjonaliści. Czyli tak jak sobie jak zaczynałem, z tego co pamiętam, miałem serię Hearts of Iron 4 Włochami na Kaiserreich, kiedy wszedł właśnie ten patch dodający tutaj... To był patch dodający właśnie rozdzielający Włochy i tam parę jakichś innych dupereli. To właśnie pamiętam, że Włochami tymi zielonymi zagrałem. I właśnie te fajne, miłe, zielone Włochy stały się syndykalistycznymi Stanami Ameryki. Nie. Stały się wtedy też nacjonalistyczne. No i w sumie fajne to było, ale się skończyło. Jak to wszystko ma z tymi seriami, one się po prostu kończą.
Proszę bardzo, robić opóźnienie, musimy być cały czas dalej, jeżeli chodzi o technologię. Możecie zrobić również lepsze karabiny, bo w sumie tego nie mamy. I zróbcie broń wsparcia, bo tego też nie mamy. Akurat zrobimy to i będziemy mogli pójść całkowicie w przemysł. No panie MacArthurze, no jeżeli pan sobie w tym nie poradzi, to ja nie wiem, dlaczego pana wybrali. W sumie sam się wybrałeś, jeżeli mogę być szczery. W jakim sensie, no a panem, że jak broniłem się w tej serii, jak wy widzicie nasz plan takiej obrony Ameryce? Panem, że ja się broniłem, że mocno otrzymywałem Waszyngton, na tam trzech prowincjach, tutaj chyba, albo tak, różnie to było, ale cały czas jakieś wojska, takie wiecie, ekspedycyjne dochodziły właśnie do Waszyngtonu. Tutaj się utrzymałem na linii Teksasu, bo to jest Teksas, prawda, północny i południowy. No i pan jeszcze broni się na linii Teksasu, tutaj już sobie całkowicie odpuściłem, nie wiedziałem, że to nie ma co robić z tym. No i po prostu wybijałem, wszyscy się wybijali, opijali jako ścianę moi, po prostu mój Waszyngton, no i spoko. Demokraci wygrywałem na Filipinach, czy wy macie swoje drzewko? Nie, ale mogą coś tam zrobić z tego co słyszałem. Zarząd przemysłu brzmi troszkę śmiesznie, ale to jest dwa razy przemysł 50%, to mi pasuje. To mi graj. Bo jeżeli zrobimy sobie dwa razy 50%, to i tak nawet pomimo teraz, że robimy to po prostu 13 dni, czy to lepszy karabinek tu, czy tam lepszy karabinek tam, to i tak będziemy cały czas do przodu. Karabin tu mam już 1280, no ta liczba jest naprawdę przepiękna. Ale ja bym zwiększył na produkcję artylerii aktualnej chwili, dlaczego? Bo i tak te karabiny będziemy zmieniać. A jak te karabiny będziemy zmieniać, no to tak czy siak, no to po co mamy produkować mnóstwo starego sprzętu, skoro za chwilę i tak będziemy go zmieniali na nowy. No to spoko, no to ich artylerii się troszkę więcej produkuje, bo to jest aktualnie dla nas bardzo mus. Halo, gdzie? Ja się pytam, gdzie tu jest The Venetian Revolt? No musicie wodzić się wojnę. Bo wy w sumie wy też macie fajnie, fajnie było zagrać taką Wenecją, nie? Znaczy Wenecją w sumie dużo by się nie zrobiło, ale tak czy siak. Takie troszkę, że Wenecją stworzyć na przykład... z Wenecją stworzyć po prostu te Włochy na przykład, takie wielkie, potężne Włochy. Bo kto to w sumie wygra? No, raczej Włochy wygrają to spokojnie, takie Włochy nacjonalistyczne. Raczej byłbym zdziwiony, gdyby nie wygrały, uwierzcie mi. No i te Włochy, zawsze tym tajemnie zazdrościłem, że mają tak szybkie te cele, 49 i 50 dni, to jest takie coś, co jest fajne po prostu. Tutaj nic nie poszliście, ale tutaj mieście ma po 35 dni. Wy to drzewko, oni to drzewko naprawdę kończą bardzo szybko, jak my robimy po 70 dni, a te 56 w sumie nawet widzę. A ile to trwało? Serio? Myślałem, że to 70 dni trwało. Śmieszne. Wolności legislacyjne. Co możemy z tym zrobić? Nic nie możemy. Ale możemy stabilizację początkotygodniową zrobić. Ale to może jeszcze nie teraz, bo nasz kraj dopiero teraz odbudowuje się po wielkim kryzysie, który uderzył nam mocno po kieszeni i nie tylko. Ile wy macie w ogóle tych oddziałów? Dlaczego my jesteśmy tylko biedni i nie możemy nic zrekrutować? Bo jesteśmy biedną Grecją. Bo wy sobie przeszliście na większe prawo poboru, a nas nie stać, bo my jesteśmy biedni punktami i siłą polityczną. Czy tutaj dostajemy jakiekolwiek punkty polityczne? Tak, i bardzo się z tego powodu cieszę. Niestety. To w ogóle zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja też gdzieś na świecie. Deutsche Ostasien dostaje trochę po dupie. 13-14. W sumie najlepsze jest to, że Deutsche Ostasien ma chyba to, że wzywanie... Dokładnie. Modyfikator jest skłonność wezwania sojuszników do 2000, ale na przykład jak gracz tutaj gra, to może wezwać sobie Niemcy i tak dalej. Niemcy szybko przypłyną, pobiją paru budowników, paru chłopów w Wietnamie. W sumie nie można śmiać się z chłopów w Wietnamie. Historia amerykańska uczy nas, że ci chłopi z AK-47 mogą być gorsi niż jeden nazista z granatami i czołgami. Bo w sumie tak jest, nie? Że taki typo może być bardzo mocny. W ogóle ciekawi mnie, czy my się tutaj wybronimy, bo ten obszar, czy będą tu gdzieś, znaczy wszędzie tu, z tego co widzę, powinniśmy się spokojnie obronić. Najbardziej wrażliwy punkt to jest tutaj, bo to jest wzgórze. Więc może ta jedna jednostka przyjdzie tu, tak żeby tutaj stała, bo tutaj mamy wzgórze, a tu mamy góry, a w górach mamy dodatkowy, o wiele większy bonus do obrony. A tak 40% dostałem tylko, a tu mamy 70%, czyli prawie dwukrotnie mocniej będą bili na wzgórzach niż w górach. A w górach tutaj pobijemy. Boję się tylko co z tymi salonikami. Bardzo bym nie chciał stracić też salonik, bo to jest w sumie rejon, który nam bardzo odpowiada. Dwie fabryki cywilne i nie tylko. The Fall of Washington. No to już wiemy, że Stany nie będą niebieskie. Jeżeli Biały Dom właśnie spłonął przez syndykalistyczną zarazę, no to niestety. Tylko właśnie bardziej boli mnie to, że syndykaliści prawie zawsze wygrywają. Nie wiem, czy boty tak po prostu prowadzą te wojny, ale syndykaliści prawie zawsze wygrywają. I nie dlatego, że oni są lepsi, po prostu to jest smutne, mnie to bardzo smuci. Gdzie jest ta wojna, ja się pytam. Miałam wam wojnę wypowiedzieć. Wypowiedzcie nam wojnę czy coś. Serbio. Nowa taktyka. Nawet nie ogłosiliście żadnego króla czy coś? Petar Bojowicz przychodzi na emeryturę, czyli jeżeli przychodzi na emeryturę, no właśnie patrzą na koronację króla. Czyli w sumie przychodzi wam jakiś król na koronację i tyle?
Chyba, że ty jesteś Petar Bojowicz, jakiś wojskowy tutaj w sumie. Dowódca wojskowy z czasów wojny serbsko-osmańskiej, wojen bałkańskich i wielkiej wojny. Regent Serbii od czasów odzyskania niepodległości. No w sumie tak, może tylko pójdziesz na emeryturę. W sumie to wiecie, takie fajne. On sobie usiądzie, będzie takim miłym królem. Absolut. O, jaka muzyka, patrz, po prostu taki trochę disco polo po grecku. To może to ciszej, bo ja nie wiem w sumie, jak, czy nie za głośno. Dobra, niech leci już tak. Raz będzie głośniej, raz będzie ciszej. To już jest kwestia po prostu nutek, jakie za mi lecą. Ale wy moglibyście cokolwiek tutaj zrobić w stworzeniu Jugosławii. Fajnie byłoby stworzyć Jugosławię, nie? Tylko wy moglibyście tutaj coś zrobić przeciwko Bułgarii na przykład. Wiecie, o co chodzi. Demokratyczna Bułgaria. Zróbcie to. Zróbcie pakt... Aha, od maja 37. Czyli to jeszcze chwilę. Czyli już prawdopodobnie na następnym odcinku będziemy mogli bić się i odzyskać nasze rejony, które znajdują się tutaj. O, jak wygląda tak aktualnie nasza sytuacja? 24-24, tutaj zrobimy sobie za chwilę postępy w górnictwie i pełna rewitalizacja. A później będziemy mogli pójść po czwarty research to. W sumie nie wiem, dlaczego nie poszedłem czwartego research to od razu, ale może dlatego, że po prostu nie chcę, aby nam fabryki zabierało cały czas. Bo przemysł cywilny to jest po prostu podstawa w tej grze. Zróbcie tak, a później po prostu tą jedną wojskową, która będzie nas wspierała i pomagała. Jezus, ja chcę już jakichś ludzi do boju. Dlaczego mam cały czas zero? Chodźcie do wojska. Wojsku jest fajnie, wojsku fajnie jest. Dziedzictwo Aleksandra. Widzicie, Aleksander Wielki byłby z was dumny, byście poszli. Chociaż mamy tutaj obroń ten. Grecy są ludzie przyzwyczajeni do wojny, a nic ich tak nie porusza, jak myśl o utracie z trudem odzyskania niepodległości. O, to prawda, Polacy w sumie jej bardzo podobnie. Fajnie, dostajemy po prostu postępy za dzień odzyskania niepodległości. Ciekawe, czy Polacy dostają to samo, na przykład. Że Polacy, hura, 11 listopada, to ty jesteś! Eustasy, Stachy Sapiecha? A, bo Nowa Polska, ONR, to nie, to nie jest... Narodowa Demokracja to jest, tutaj bardziej mam taki ONR chyba w sumie, nie? Zniszczenie Niemców, ale śmiesznie. Ciekawe, czy wy możecie w stronę Ententę albo w stronę Rosji. Spoko. Ej, naprawdę to mi się bardzo podoba. Znaczy, fajną taką serię polską w Kaiserreichu zrobiłbym, gdyby nie fakt, że no tych serii polską w Kaiserreichu było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przy okazji Polacy widzę, że pozbywają się kryzysów czarnego piątku, znaczy poniedziałku. Proszę bardzo, pyk. Może zróbmy sobie teraz na przykład lepszy przemysł. Tak. I tak. Skoncentrujmy się bardziej na coraz lepszym przemyśle. Francuscy lojaliści przejmują władzę, czyli macie teraz monarchistów, prawda? Republika Francuska, a wy tutaj wspólnota Kanady, no to też jest super. Naprawdę możemy się cieszyć. Poczekamy sobie, ile tutaj jeszcze dni? Nie, jeszcze sporo, ale moi drodzy, musimy sobie bo widzę już po prostu po odcinkach, bo w Hearts of Iron ja zejdę po prostu do paska i schodzę do paska. Jestem już na pasku i nie muszę się martwić po prostu tym, że nie jestem na tym pasku. Ale mogę wam powiedzieć tylko tyle, że za chwilę będziemy musieli kończyć, więc teraz zdecydujmy, czy może chcemy jakoś autorytarnie, czy może pod monarchię na przykład, wspaniałą monarchię grecką, porobić naszego przeciwnika, czy może pod syndykalistów i na przykład stworzyć własny syndykalizm, bo nie będę przyłączał się do Francji, bo to będzie za łatwe, bo Francja prawie zawsze owni. I na przykład stworzyć własny syndykalizm, który zatrząśnie przeciwnikami. Moi drodzy, ja byłem Szpaku Szpakowski, ja to była... Wiem powiedzieć Victoria Dwal, nie. Hearts of Iron 4, Grecją na Kaiserreichu. Trzymajcie się ciepło, cześć!